Siemanko, dziś się pogadamy sobie o tym, dlaczego nie warto robić formy na lato. Także zapraszam na materiał. I tutaj pewnie część z Was zadziwi ten tytuł, no bo jak trener może mówić, że nie warto robić formy na lato? No i tutaj mamy trenerów i trenerów i o co mi tutaj chodzi. Oczywiście niektórzy zamiast ludzi widzą tylko i wyłącznie pieniądz, więc tak naprawdę mają wywalone, nazwijmy to, na to, co dzieje się zarówno w głowie, jak i to, co dzieje się ze zdrowiem swojego klienta, ale ja do takiej grupy na szczęście nie należę. Oczywiście może się to nie każdemu podobać, ale to już no, nie mój problem. Ja jestem osobą, która dba o zdrowie swoich klientów i tutaj właśnie są takie kwestie zdrowotne, poprzez które forma na lato nie jest dobrym pomysłem. I tutaj takim pierwszym podpunktem, myślę, który można tutaj sobie pod to podczepić, jest efekt jojo. I osoby, które gdzieś tam kilka razy w życiu już robiły tą formę na lato, wiedzą, o czym mówię, czyli mamy coś takiego, że okej, zrobimy tą formę na lato, wytniemy się, będziemy dobrze wyglądać przez ten tydzień, przez te dwa, ale później oczywiście już odpuszczamy z dietą, odpuszczamy z treningami, no i tak naprawdę skutkuje to tym, że nasza motywacja spada, że czujemy się źle, nasze samopoczucie jest coraz gorsze, nasz stan zdrowia również na tym cierpi. Tutaj też pamiętajmy, że osoby, które ten efekt jojo doświadczają, bardzo często dochodzą do takiego jakby momentu, w którym oni wracają do swojej wagi wyjściowej, czyli do tej samej, ale jeszcze wychodzą nawet ponad to. Także oni tak naprawdę przybierają więcej tej tkanki tłuszczowej z roku na rok, w związku z czym tak naprawdę będzie im coraz trudniej zredukować w późniejszym etapie, gdy znowu będą robić tą formę na lato, więc tutaj dochodzi taki aspekt zdrowotny, nieco psychologiczny, więc tutaj jeżeli ktoś chce zrobić sobie formę na lato, no to nie jest to zbyt dobrym pomysłem, chyba że to, że zrobi tą formę, poskutkuje, iż będzie chciał później ją utrzymać długoterminowo, bo właśnie o to tutaj powinno chodzić. Powinno chodzić nam o to, żeby utrzymywać jako taką formę na co dzień, nie tylko na okres tygodnia czy dwóch, tylko po prostu na co dzień, bo odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej, ani nie za duży, ani nie za mały, bo tutaj są też ważne kwestie, bo oczywiście zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej może skutkować tym, że nasz stan zdrowia będzie pogorszony, ale oczywiście też zbyt wysoki będzie wpływał negatywnie na nasz stan zdrowia. Dlatego powinniśmy tutaj tkwić w takich prawidłowych widełkach i tutaj dla większości mężczyzn takim przedziałem zdrowym będzie ilość tkanki tłuszczowej rzędu 12-16% tkanki tłuszczowej, natomiast u kobiet mniej więcej od 20-25% z uwagi na to, że no, kobiety są nieco inaczej zbudowane, mają tą budowę troszeczkę inną od facetów. Tak to powinno wyglądać. W takich widełkach powinniśmy się tutaj mieścić i to będzie odpowiednio wpływało na nasz stan zdrowia, na nasze samopoczucie, jak i psychikę. Także tutaj taka pierwsza informacja. Druga kwestia, bardziej właśnie już psychologiczna, czyli to, że po okresie wakacji my znowu jesteśmy niezadowoleni z siebie, spada nasza samoocena, spada nasze samopoczucie. Dlaczego? Bo znowu jesteśmy grubasami, znowu widzimy się w lustrze, znowu patrzymy na siebie z obrzydzeniem, no i to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo jeżeli będziemy tak co chwilę siebie dołować, to tak naprawdę będzie to prowadziło do jednego, że w końcu dojdziemy do tego momentu, w którym relacje z jedzeniem, czy chociażby nasz stan umysłu będzie dążył gdzieś do momentu, w którym my możemy nawet osiągnąć stan depresji, czy jakichś zaburzeń odżywiania. Więc tutaj też to nie jest nic dobrego i z tego względu no, też warto byłoby właśnie iść w kierunku tym, żeby to zawsze była forma na lato, bo tam takie coś mija. Tam sobie wyrabiamy lepszą tak naprawdę samoocenę, mamy wyższe samopoczucie, lepsze samopoczucie, jesteśmy zdrowsi. W momencie, gdy my tak sobie skaczemy z kwiatka na kwiatek i wracamy ciągle do punktu wyjścia, no to w końcu w pewnym momencie może dojść do tego momentu, że się podłamiemy. Trzecia kwestia tyczy się już tutaj głównie kolejnej redukcji. Tak jak wspomniałem na początku, w momencie, gdy mamy ten efekt jojo, bardzo często ludzie wracają do swojej starej wagi, a nawet ciut nad to.
co za tym idzie, ilość komórek tłuszczowych wzrasta. Bo jeżeli rośnie na poziom tkanki tłuszczowej, to trzeba mieć tym świadomość, że komórka rośnie do pewnego momentu, jeżeli już osiąga swój maksymalny rozmiar, tak to nazwijmy, to produkują się nowe komórki tłuszczowe. I tutaj taka ważna informacja odnośnie komórek tłuszczowych. One mogą się uszczuplić, czyli tam może się, ta komórka tłuszczowa może się zmniejszyć, ale ona nigdy nie zniknie. Jedyną możliwością, żeby tą komórkę tłuszczową usunąć, jest operacja. Inaczej tego nie usuniemy. Także w związku z tym, że te komórki się produkują, że ich jest coraz więcej, to kolejna redukcja będzie cięższa z tego względu, że w pewnym stopniu ilość komórek tłuszczowych wpływa też na nasz set point. A set point to jest taki poziom tkanki tłuszczowej, na którym nasz organizm czuje się prawidłowo. Tak to możemy nazwać. Jeżeli ilość komórek tłuszczowych rośnie, to ten set point również wzrasta. Jeżeli tak z roku na rok będziemy coraz grubsi, ta liczba komórek tłuszczowych będzie coraz większa, to też ten set point będzie wyższy. W związku z czym proces redukcji będzie przebiegał po prostu coraz ciężej. My będziemy robić się szybciej głodni przy wyższym poziomie tkanki tłuszczowej. No i znowu tutaj będą się rodziły problemy właśnie z tym odchudzaniem. Może dojść nawet do takiego momentu, w którym ten set point już będziemy mieć bardzo wysoko i w ogóle będziemy mieć problem z redukowaniem, bo problemy z zarządzaniem głodem czy z regeneracją będą pojawiały się już gdzieś tam przy wyższych pułapach tkanki tłuszczowej. Czego przykładowo mogło nie być te 3-4 lata wstecz, kiedy to redukowaliśmy zupełnie bez głodu. Także tutaj też taka mała uwaga do Was. Nie róbcie czegoś takiego, no bo będziecie sobie utrudniali tutaj życie. Czwarta kwestia dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I chodzi tutaj o to, że z roku na rok wyglądamy tak samo i marudzimy, że nic się nie poprawiło. No i teraz zwróćmy uwagę na to. Jeżeli ktoś robi sobie formę na lato, no to on potrenuje, nie wiem, 3 miesiące, 6 miesięcy i później kończy. No gdzie tutaj ma być jakikolwiek progres sylwetki? Jeżeli chcemy zmienić swoją sylwetkę, to tak naprawdę powinniśmy na nim pracować cały rok. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby teraz każdy, nie wiem, trenował 4, 5, 6 razy w tygodniu, żeby był zawodnikiem sportów sylwetkowych, no ale jeżeli komuś zależy na tej sylwetce i na jej rozwoju, to powinien mimo wszystko no, przyłożyć się do tego, poświęcić nawet niekiedy nieco swojego życia, żeby ta sylwetka z roku na rok wyglądała coraz lepiej. A w momencie, gdy my redukujemy tylko i wyłącznie przez 3-6 miesięcy, nie mamy żadnych okresów budowania masy mięśniowej, nie skupiamy się na tym, aby priorytetować swój trening, no to niestety, ale będziemy wyglądali tak samo i to tutaj też będzie działało to na nas demotywująco, bo z roku na rok wyglądamy tak samo. Więc może dojść do tego momentu, że stwierdzimy, że to nie ma kompletnie sensu. Dlatego jeżeli ktoś chce zmienić swoją sylwetkę, to na kształtowaniu jej powinien skupiać się 12 miesięcy w roku, a nie przez 3 czy przez 6. Piąta kwestia dotycząca już samego procesu odchudzania się, no to bardzo często w momencie, gdy my mamy wakacje, to czekamy z tym wszystkim na ostatnią chwilę, zostają nam 3 miesiące i nagle musimy szybko zredukować. I co się dzieje? Jeżeli nakładamy od razu duży deficyt kaloryczny, to również rośnie prawdopodobieństwo utraty masy mięśniowej. W związku z czym tak naprawdę w procesie redukcji możemy stracić tkankę tłuszczową, ale również tkankę mięśniową. I co za tym idzie? Jeżeli my wrócimy znowu do punktu wyjścia, czyli do wagi, w której byliśmy na początku, no to jasne, waga będzie taka sama, ale jeżeli tutaj nie było tego treningu siłowego, to ilość tłuszczu jest większa. Także możemy mieć tą samą wagę jak na początku przygody z redukcją, ale nasza kompozycja sylwetki się zmieni, bo będziemy mieć więcej tkanki tłuszczowej. Dlatego właśnie taki efekt jojo, o którym mówiłem wcześniej, no jest bardzo niebezpieczny, bo jeżeli tracimy tkankę mięśniową, to miejmy tą świadomość, że to ma też wpływ na nasz szeroko pojęty stan zdrowia. Dlatego naprawdę odradzam tutaj takie szybkie redukcje. Jeżeli ktoś chce w danym momencie zredukować sobie na lato, to lepiej, aby było to przykładowo 6 miesięcy, aniżeli 3. Oczywiście nie mówię o tym, żeby to było 6 miesięcy ciągłej redukcji, ale lepiej zawsze jest czasu, żeby tą redukcję przeprowadzić z głową, żeby w trakcie tej redukcji robić sobie jakieś przerwy typu diet breaki, refit day i tym podobne i tym podobne. Wtedy będzie dużo łatwiej utrzymać późniejszy efekt, wtedy będzie łatwiej uniknąć efektu jojo, wtedy będziemy mogli skupić się na budowaniu masy mięśniowej, bo też będzie to wszystko lepiej po prostu przebiegało. Także tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o formę na lato. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał, że dał Tobie do myślenia. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to oczywiście odsyłam Was do sekcji komentarzy. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, subskrypcję, kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!